Cześć, dzień dobry. To jest podcast. Zadbaj o swój mega głos. I dzisiaj jeszcze trochę ten mega głos zachrypnięty Was przywita. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to zbytnio przeszkadzać. Mogę mówić troszkę ciszej, ale na pewno postaram się mówić jak zawsze do rzeczy. A w czym dzisiaj rzecz? No właśnie, niektórzy z Was wiedzą, że zaatakował mnie niestety wirus, w związku z czym nie żebym się skarżyła, ale jednak trochę utrudniło mi to pracę. Utrudnia mi to również. Nagrywanie dotychczasowych zleceń, więc wszystko się przesunęło w czasie, a co za tym idzie, też nie mogłam nagrać odcinka podcastu, Zadbaj o swój mega głos, hmm, więc nagrywam go teraz. Mamy maj i mam nadzieję, że wypuszczę go albo jeszcze dzisiaj, albo na pewno już w tym tygodniu. Jest to odcinek, w którym po pierwsze będę trochę chrypieć, tak jak wspomniałam, i będę odpowiadać na Wasze pytania tym, że nieco zachrypniętym głosem mega. Głosem. Na Wasze pytania odpowiem, ponieważ miałam przygotowany inny temat, ale obiecałam Wam QA, a że kilka pytań się pojawiło i chętnie na nie odpowiem, to czemu nie dziś właśnie taki odcinek zrobić? Odpowiadając już na pytanie, czy pojawią się dwa odcinki w maju, czyli ten zaległy i ten majowy taki po prostu majowy. Odpowiedź brzmi, nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się wszystko ułoży, dlatego, że staram się teraz jakoś ponadrabiać o zaległości, a niestety i w jednym z pytań będę też odpowiadać właśnie, opowiadać o tym wątku. Praca lektora jest na tyle specyficzna, praca głosem jest na tyle specyficz, specyficzna, że nie da się pewnych rzeczy po prostu wykonywać w czasie choroby, w czasie infekcji, Szczególnie jeżeli mamy na przykład duży katar, albo dużą chrypę, i tak Ale o tym jeszcze będę wspominać dzisiaj pewnie. Przy okazji chorowania zachęcam też do odsłuchania odcinków dotyczących. Higieny głosem. Tam nieco więcej mówię o sposobach na chore gardło, na chrypkę, na suchość w gardle, nie tylko samych takich infekcyjnych tematach, infekcjach i chorobach, ale również o tym, kiedy się zainteresować chrypką, czy też problemami z głosem, kiedy do lekarza, kiedy możemy temu zaradzić sami. Mówię o zdrowym głosie, o tym, jak dbać o ten głos. O tym, jak zachować higienę głosu, jeżeli tym głosem pracujemy, niezależnie od naszej specjalizacji. Dobrze, więc przejdźmy sobie do pytań. Już teraz nie przedłużając, jestem z siebie dumna, bo ten wstęp trwał tylko 3 minuty i jeszcze tylko. Dobra, do czterech dojdziemy. Zapraszam was oczywiście na stronę www.megagłos.com na Facebooka, na Instagram. Tam też możecie do mnie pisać. Możecie też pisać na adres mega.glos.mega. Głos i na Instagramowych kontach oraz Facebookowym. Również zachęcam Was do kontaktu, również przez stronę, na której taki formularz. Do wysyłania wiadomości jest i z tego co wiem, już działa. Jeżeli nie odpisałam na jakiegoś maila, przypomnijcie mi, proszę, ostatnio naprawdę sporo się działo, a ja teraz też wróciłam, wróciłam właśnie ze szkolenia dla dzieciaków i e, trochę tych zaległości mam, więc będę wdzięczna, jeżeli się nie poobrażacie, tylko napiszecie do mnie jeszcze raz, jeżeli macie jakąś ważną sprawę, a wszystkie wasze sprawy są ważne. Ok, cztery minuty wybiły, nawet już chwilę po, więc. Lecimy już teraz z odpowiedziami na Wasze pytania. Zadawaliście mi kilka pytań dotyczących mega głosu i mojej pracy, i na to oczywiście odpowiem, i kilka pytań prywatnych też się pojawiło. Zobaczymy, jak to pójdzie w czasie. Nie chcę tego odcinka też zbytnio przedłużać. Jeżeli słyszycie jakieś dodatkowe dźwięki, wybaczcie. Ale już dawno pozbyłam się tej, tej mani, kompletnej ciszy, jeżeli chodzi o podcast. Oczywiście, kiedy nagrywam w domu ważne zlecenia, to wtedy, wtedy nie pozwalam sobie na dodatkowe dźwięki, ale ponieważ jest to podcast, który ma nieco luźniejszą formę, umówmy się, to ja sobie pozwolę na to, że okno będzie otwarte, a przy okazji jakieś może śpiewy ptaszków też się pojawią, co nada takiej wiosennej atmosfery. Bo wiosna przyszła. Niektórzy ją czują, inni być może poczują dopiero niedługo. W każdym razie, wiosna za oknem, wiosna w kalendarzu. Lecimy z pytaniami, nie gadając już o pogodzie, bo trochę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że niektórzy z Was jednak troszkę się stęsknili. Pierwsze pytanie, które pojawiło się w QA, to czy lubisz swoją pracę? Otóż odpowiedź brzmi: tak. Odpowiedź brzmi tak. A rozwijając nieco ten wątek, wydaje mi się, że na obecnym etapie życia nie byłabym w stanie robić rzeczy, których nie lubię. Zawsze chyba miałam tak, że robiłam rzeczy, które lubiłam robić. Robiłam rzeczy, które lubiłam, tak. Oczywiście, wiadomo, że czasem jesteśmy zmuszeni do robienia rzeczy, których niekoniecznie lubimy, ale na dłuższą metę wydaje mi się, że taka praca nie ma sensu, chyba że nie możemy sobie pozwolić na inną. Ja poświęciłam dosyć sporo po to, żeby robić właśnie to, co lubię. i to nie jest tak, że zaczęłam coś po prostu robić i to mi zaczęło wychodzić. W żadnym wypadku tak się nie wydarzyło bardzo długą drogę. przebyłam, żeby robić to, co robię teraz. i na wszystko sobie mocno zapracowałam. Kosztowało mnie to różne, różnych wyrzeczeń również sporo. Nie, nie będę wchodzić. Bardzo głęboko w ten temat. Jeżeli chcecie posłuchać o mojej ścieżce zawodowej, o drodze zawodowej, o tym, jak to się stało, że zostałam lektorką i jakie poczyniłam ku temu kroki zawodowe, to odsyłam Was do odcinka o tym właśnie, jak to się wszystko zaczęło. Natomiast wspominam o tym, dla. Tego, a, wspomniałam o tym, że nie każdy może sobie na to pozwolić, żeby robić to, co się lubi, natomiast warto jest do tego dążyć. Jeżeli na ten moment nie jesteście w stanie finansowo, na przykład, sprostać czemuś, to jednak ważne jest to, żeby robić coś, czego się nie lubi, ale zarabiać pieniądze i dążyć do tego, żeby robić to, co się lubi. Tak robiłam ja. Natomiast też miałam dużo warta jeżeli chodzi o rzeczy, które, które wykonywałam i miałam też w Wsparcie finansowe mogłam też pozwolić sobie na to, żeby dłużej na przykład pomieszkać u rodziców, powiedzmy, że była to pewnego rodzaju może nie inwestycja, ale pójście na ugodę, czyli zrezygnowanie z pewnego rodzaju życia po to, żeby założyć własną firmę, uzbierać pieniądze i żeby zaoszczędzić te kasę na to, co chciałam robić. To jest długa historia, nie o tym chciałam teraz opowiadać, ale. Na pewno lubię swoją pracę i nie, nie wyobrażam sobie, tak jak wspomniałam, robić czegoś, czego nie lubię. Nawet jeżeli miałoby to by być teraz zupełnie coś innego, szukałabym zdecydowanie jakiegoś zajęcia, które lubię, bo wydaje mi się, że szkoda życia na to, żeby robić rzeczy, których nie lubimy, tak na dłuższą metę. I skupiać się na tych rzeczach, których nie lubimy, i męczyć się w pracy, która nam się nie podoba, która nam nie odpowiada, która z jakichś względów nas, z nas wysysa. Energię nie w takim sensie, że nas męczy, bo męczy nas praca w ogóle. Praca bywa męcząca, jest męcząca. To czasem, szczególnie jeżeli na przykład zakłada się własną firmę, to czasem jest praca po 15 godzin dziennie i to nie jest tak, że wybierasz sobie moment, w którym możesz pracować, albo nie. To następuje z, z, z czasem taka nauka. Przynajmniej u mnie tak było, że na początku bardzo dużo pracowałam, bardzo dużo rzeczy robiłam. Ten czas, zanim sobie pokładałam pewne może priorytety mogłam też pozwolić sobie na to, żeby tu powiedzieć nie, a tu powiedzieć tak, ale wtedy i wtedy mogę, a wtedy i wtedy nie mogę. Kiedyś brałam wszystko, kiedyś robiłam wszystko co się da, nie zastanawiając się nad tym, ile będę miała z tego kasy i tak dalej. Teraz też robię dużo rzeczy na przykład za darmo, bo uważam, że są to ważne projekty, wartościowe projekty, które przyniosą mi satysfakcję i mimo że nie dostanę za nie kasy, będę z nich zadowolona. Tak to się też zdarza. Tak samo czasami wybieram projekt mniej opłacalny właśnie ze względu na to, że podoba mi się dany projekt, czy też widzę siebie w tym projekcie, czy uważam, że jest on istotny, a czasem jest odwrotnie. Czyli na przykład jest dobra kasa, więc przyjmuję zlecenie za coś, co niekoniecznie jest super, mega, jakoś dla mnie rozwijające, czy też ciekawe, czy też. Nie wiecie, nie przynosi mi takiej, mm, takiego wow, nie mam takiego mm, o Boże, o Jezu, takiego podniecenia, które w pracy jednak jest potrzebne, dlatego uważam, robiąc już y, klamrę i zakończenie, że warto robić w życiu to, co się lubi i życzę Wam tego, żebyście po pierwsze odnaleźli y, taką pracę, która w jakikolwiek sposób was spełnia, nawet jeżeli to jest pieczenie chleba albo y, y, sprzątanie cokolwiek. Ale uważacie, że jest to wartościowe i to jest praca dla was, bo to nie chodzi o rodzaj pracy, tylko o wasze podejście i o to, w jaki sposób tę pracę widzicie i w jaki sposób siebie widzicie w tej pracy. Kolejne pytanie jest bardzo ciekawe, też związane z głosem. Jest to pytanie zadane przez Arka, który pyta, co byś zrobiła, gdybyś straciła głos. No, wow, to jest bardzo ciekawe pytanie, i na ten moment nie mam pojęcia, co bym zrobiła. Pytanie, czy straciłabym go na zawsze, czy straciłabym go chwilowo, bo można powiedzieć, że ostatnio taka sytuacja się wydarzyła, że straciłam głos i naprawdę nie mogłam pracować przez to, że byłam chora, bo wiecie, w pracy głosem, tak jak już wspomniałam we wstępie, jest to dosyć problematyczne. To jest trochę tak, jak tancerz ma zepsutą nogę. No, i tak, teraz wracam już z nieco zmienionym głosem. No, ale dalej będę nagrywać. Choroba jeszcze daje mi się wyznaki. O czym mówiłam? O tym, że tancerz, który ma zepsutą nogę, też średnio sobie radzi z tym ta tańcem. I oczywiście muzyk, który kiepsko słyszy, też wiadomo, że ma pewne problemy, więc tak jest też z głosem. Jeżeli ten głos jest uszkodzony, jest nam czasem ciężko przebrnąć. No, w momencie, kiedy na przykład pojawia się katar, to już jest kiła i mogiła. Ja jeszcze kiedyś właśnie nagrywałam z bolącym gardłem, bo to nie jest tak, że się nie da. Ten głos, powiedzmy, mamy też na tyle wyszkolony, czasem bardziej lub mniej, że nam pozwala to nawet przy infekcji pracować głosem, ale umówmy się, że nie jest to zbyt jakościowe. No i nawet ja teraz. Jeszcze czekam na to, żeby zrobić pewne zlecenia, nagrać pewne zlecenia, bo nie czuję, żeby ten głos jeszcze był na tyle sprawny, żebym mogła nim fajnie jakościowo pracować. Więc odpowiadając na pytanie, co bym zrobiła, gdybym straciła głos, nie zastanawiałam się nad tym, natomiast myślę, że pojawiłyby się inne pomysły w moim, mojej głowie. I też to nie jest tak, że praca głosem jest moją jedyną pracą. Ja też sporo montuję, sporo siedzę właśnie w montażu dźwięku. Trochę szkole, no umówmy się, że jeżeli bym straciła głos faktycznie tak totalnie, to też ciężko byłoby mi szkolić, ale może jakoś bym sobie poradziła. Nie mam pojęcia, może jakiś syntezator mowy, może pokazywanie, nie wiem. Myślę, że współczesna technologia też mogłaby mi pomóc. Jestem też instruktorem żeglarstwa, może wróciłabym do żeglowania, chociaż tutaj też trudno by było bez głosu cokolwiek wytłumaczyć, więc byłoby ciężko na pewno byłoby ciężko. Oby tak się nigdy nie stało i obym nie musiała się nigdy zastanawiać nad tym, jak sobie poradzę. Kolejne pytanie, które pojawiło się już kilka razy, nawet w rozmowach, też w takich rozmowach z osobami, które chciałyby zacząć pracować nad głosem. Wiecie, ja prowadzę różne konsultacje, i na tych konsultacjach czasem właśnie pojawia się takie pytanie, czy praca głosem jest. Trudna, czy jest łatwa? Jakbym to zdefiniowała? Czy ona jest trudna, czy łatwa? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo to wszystko zależy od naszych predyspozycji, od tego, w jaki sposób chcielibyśmy tym głosem pracować, bo praca głosem nie jedno ma imię. Więc pytanie, o jaką pracę głosem chodzi? Praca głosem bywa trudna, chociażby właśnie ze względu na wspomniane choroby. Które nagle przychodzą, i no ale jak, jak wiecie, każda praca, jak jest się chorym, jest trudniejsza, prawda? Tutaj czasem jest w ogóle niemożliwa, ale powiedzmy, że jak jesteśmy chorzy, to zależy oczywiście od choroby, ale w większości praca jest trudna, czasem niemożliwa, więc to nie jest jakieś nadzwyczajne. Bywa trudna, bywa trudna jak każda praca, i bywa męcząca jak każda praca, bywa wysysająca energię jak każda praca, i w takiej pozytywnej. W taki negatywny sposób. Na pewno jest to związane z naszym organizmem. To jest trochę tak, że no, modelka musi na przykład dbać o siebie, prawda? Musi dbać o, się, o ciało, o dietę. To jest jej... O! Nie wiem, czy słyszycie, ale ptaszki dają sobie znać. Więc modelka musi zadbać o te wszystkie elementy, które na jej ciało się składają, dlatego, że to jest jej praca. Musi mieć ładną cerę, dbać o nią, kondycję, pięknie wyglądać, włosy, paznokcie. Wiecie, musi być po prostu zadbana, bo na tym polega jej praca. Osoba, która jest fryzjerem, na przykład fryzjerką, fryzjerem, dba o to, żeby być cały czas na bieżąco w technikach strzyżenia, koloryzacji itp., itd., bo zależy jej na tym, żeby poszerzać zakres swoich usług i żeby te usługi były jakościowe. Dba o to, żeby się rozwijać. I tak samo jest z osobą, która pracuje głosem. Do czego ja w ogóle dążyłam, mówiąc o fryzjerach i aktorach? Ach, o to, że wiem, że głos jest powiązany z naszym organizmem. I to jest tak, że jak jesteśmy zmęczeni, to często to słychać w głosie, i też dbanie na przykład o kondycję ciała, dbanie o zdrowy głos, dbanie o dobre, do, do, o wypoczynek, o powiedzmy też samopoczucie, chociaż. Tu powiedzmy, że da się zagrać pewne rzeczy, ale dbanie, praca głosem wymaga też pewnego dbania o ten głos, czyli ćwiczenia, poszerzanie swoich umiejętności interpretatorskich na przykład, aktorskich, dbanie o, o naukę oddechu, tak? Cały czas poszerzanie tego Spektrum oddechu, o to, jak jesteśmy w stanie ten oddech wykorzystać. To nie są rzeczy, których się nauczymy i one po prostu z nami są. Tak samo dykcja. Jest to jakaś wypracowana umiejętność, ale też warto jest ją ćwiczyć. To nie jest tak, że kiedyś sobie poćwiczyliśmy raz, dwa, trzy, trzeci jeden raz, drugi, trzeci raz i już wystarczy. Nie dziękuję. Nad tym też się pracuje. Zarówno głos, jak i aparat mowy się rozgrzewa i wymaga to od nas pewnego rodzaju dodatkowej pracy, przygotowania, rozwoju, tak jak w każdej pracy. Czy to jest trudne? No, właśnie na to pytanie musicie sobie chyba sami odpowiedzieć, bo to jest, to jest kwestia indywidualna dla kogoś. Mówienie do mikrofonu może być trudne, mówienie na żywo może być trudne, dla kogoś mikrofon i słuchanie swojego głosu może być trudne. Niektórzy w ogóle nie mają predyspozycji do tego, żeby pracować głosem, a niektórzy mają super predyspozycję i na przykład uważają, że to co dla mnie jest trudne, jest prościzną, bo siedzą w tym biznesie, wiecie, od 20 albo 40 lat. I ja na przykład siadam w studio przed mikrofonem i wiecie, stresuję się, bo to ważna reklamówka i przeżywam i jakoś tam ten głos mimo pewnego doświadczenia jednak jest trochę spięty a ktoś przyszedłby wiecie pstryknął palcem i powiedział dobra to już nagrałem dzięki nara wszystko zależy od naszych doświadczeń dla mnie ta praca jest ciekawa jest wartościowa i lubię to robić tak samo lubię pracować z ludźmi, chociaż uważam, że jest to trudna praca. Praca z ludźmi, w ogóle, jeżeli chodzi o szkolenia i praca z ludźmi, jest dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem, ale nie na tyle jest to trudne, żebym uważała, że nie jestem w stanie tego zrobić. Więc tu też jest ta granica. Że czasami nam się wydaje, że coś jest trudne i nie do zrobienia, a czasem nam się wydaje, że coś jest trudne, ale chcemy to osiągnąć i uważamy, że jest to, w, jest to do zrobienia, jest to w zasięgu naszych możliwości, i chociaż jest to trudne, to to robimy. Chyba trzeba by sprecyzować trochę to pytanie, o co. Konkretnie znowu pytamy, tak? Co więc ona jest czasem trudna, czasem bywa wymagająca bardzo, bardzo mocno, bardzo, bardzo, bardzo mocno, a czasem jest po prostu też przyjemna, albo taka fajna, po prostu rozwojowa i chociaż trudna, to jednak tak pozytywnie można o niej powiedzieć, że jest super. Przechodzimy do serii pytań mniej o pracę, chociaż jeszcze spojrzę na jedną listę za chwilę, bo nie jestem pewna, nie wszystkie zapisałam, nie wszystkie pytania mam zapisane w jednym miejscu, więc teraz przechodzę do kolejnej aplikacji, bo tamte pytania były z wiadomości na Instagramie, teraz mam pytania, które są anonimowe i tu pojawiły się pytania mniej o pracę, bardziej o takie życie prywatne, na przykład mam pytanie ile chcesz mieć lat, kiedy się ożenisz? No więc... Y nigdy się nie ożenię, dlatego, że wyjdę za mąż, jeżeli już. To po pierwsze. A ile chcę mieć lat? Nie wiem. Jest mi wszystko jedno. Po wszystko jedno. Ile będę miała lat, jak wyjdę za mąż? Przede wszystkim dlatego, że już nie, nie mogę mieć 25 lat, kiedy wyjdę za mąż. A inna sprawa jest to taka, że pytanie, czy ja w ogóle wyjdę za mąż? <laughs> ile będę miała lat? To akurat jest najmniej istotne. Dobrze, kolejne Pytanie, hmm, dlaczego praca głosem? Okej, okay, czyli, jeszcze, czyli jeszcze jest to pytanie y, takie powiązane trochę z tymi pytaniami o głos, które pojawiły się na początku. Dlaczego praca głosem? Tu odsyłam was totalnie do odcinka o moich początkach pracy głosem. Jak sobie wejdziecie na YouTube'a, to tam ten film jeszcze jest jako pierwszy taki wyróżniony filmik y, i możecie sobie tam na tym YouTubie też posłuchać. On oczywiście pojawił się również na Spotify i jest dostępny na stronie www.megagłos.com. Na innych platformach do słuchania podcastu również go znajdziecie. Jest też na Facebooku, jak wejdziecie sobie w filmy i w listę Megagłos, więc jest ogólnie dostępny i tam opowiadam o tym, dlaczego w ogóle praca głosem i jak to się zaczęło, bo nie ma takiej, wiecie, szybkiej odpowiedzi, ale głos. Nagrywanie głosu od zawsze gdzieś tam mi towarzyszyło, od najmłodszych lat, i potem różne zajęcia, którymi się parałam, <laughs> różne czynności, spowodowały, że od takich małych kroczków po większe zaczynałam sobie nagrywać, ten głos kształcić śpiewałam, potem studia dziennikarskie, radio i wszystkie te elementy puzli, poskładałam za sobą i w końcu postawiłam wszystko na jedną kartę i założyłam firmę, chcąc być lektorką, kształcąc się oczywiście w tym zakresie. Rozwinięcie tego tematu macie właśnie w tym odcinku, więc nie będę się powtarzać, bo tam wszystko to opowiadam. To już jest stary odcinek, ale mimo wszystko aktualny, no bo przeszłość się nie zmieniła w żadnym stopniu. Kolejne pytanie, czy masz jakieś tatuaże? Nie, nie mam tatuaży, chociaż bardzo bym chciała mieć. Już nie liczę lat, podczas których planuję to, żeby sobie zrobić tatuaż. Kiedyś uznałam, że jestem za młoda, potem uznałam, że nie mam pomysłu, potem nie miałam kasy, teraz. Znowu nie mam kasy, bo wydaję ją na coś innego, ale tak szczerze, jestem w ogóle osobą, której trudno się umawiać na wszelkiego rodzaju usługi. I jeżeli nie mogę zrobić tego przez internet, to jest mi ciężko się umówić na jakąś usługę, szczególnie taką, której nie jestem stuprocentowo pewna. A mam bardzo dużo pomysłów na to, jaki tatuaż i gdzie chciałabym zrobić, a nie, boję się też uzależnienia, boję się, że zacznę robić sobie tatuaże wszędzie, że mi się za bardzo spodoba. Ale tatuaże mi się bardzo podobają i tak chciałabym mieć, mam kilka też pomysłów. Nie są takie wielkie tatuaże i nie są też takie malutkie, ale takie fajne kobiece, które mogłyby sprawić mi trochę przyjemności, więc wszystko przede mną. Być może tatuaż się pojawi, ale zanim tatuaż, to chcę wrócić do kolczyka, który miałam już dawno, dawno temu, i teraz chciałabym do niego wrócić, więc najpierw kolczyka, a potem ewentualnie do tego sobie dorobię tatuaż. Ok. Kto był ostatnim chłopakiem z którym pisałaś, pisałeś, pisałaś? Tak, to jest pytanie. Kto był ostatnim? Nie, nie rozumiem pytania. Nie wiem, czy chodzi o to. Z jakim chłopakiem pisałam dzisiaj, czy jakby w ogóle, czy chodzi o chłopaka y, mojego, czy. Dobra, nie mam pojęcia o co chodzi w tym pytaniu, ale tak czasami piszę z chłopakami. Zdarza mi się. Mm. Ulubiona część Twojego ciała. <grym> To jest niecenzuralna część. <głos> bardzo <głos> nie żartuję. Znaczy nie żartuję, ale trochę żartuję. To znaczy nie mam ulubionej części swojego ciała. Tak szczerze mówiąc, akceptuję i lubię całe swoje ciało, albo tak samo mocno nie akceptuję i nie lubię całego, wiecie jak to jest. Kobiety czasem tak mają, że bardzo bardzo się sobie podobają, a innym razem podobają się sobie trochę mniej. Ale ogólnie ogólnie nauczyłam się lubić swoje ciało i Serio, nie mam ulubionej części ciała, chociaż niektórzy twierdzą, że jest to tyłek. Natomiast z tym się wiąże taka historia, że jest to zarówno mój wielki kompleks, jak i element, który faktycznie lubię. Natomiast nie jest moim ulubionym. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy mam w ogóle taki ulubiony element. Lubię siebie po prostu taką, jaką jestem. Jest okej. Okay. Kolejne pytanie. Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem? Bardzo ciekawe pytanie i odpowiedź na to pytanie nagrywam już trzeci raz. Wydaje mi się, że jest mi trudno odpowiedzieć tak zwięzło na to pytanie, bo pojęcie przyjaciela to jest dosyć szeroki temat. Każdy inaczej postrzega przyjaźń. No, każdy to pojęcie po prostu inaczej rozumie. I dlatego, rozmawiając z Tobą, drogi słuchaczu, słuchaczko, osobą, która zadałaś to pytanie, zadałabym Tobie pytanie: co Twoim zdaniem oznacza słowo przyjaciel? Dla, jakby, jak definiujesz przyjaźń? Bo to jest dosyć potrzebne, żeby odpowiedzieć na to, py na to pytanie. Mnie pojęcie przyjaźni trochę się pozmieniało na przestrzeni lat, ale dalej mam osoby w swoim życiu, które uważam za przyjaciół, ponieważ bardzo, bardzo dużo rzeczy nas połączyło i to się nigdy nie zmieni i to zawsze będzie z nami, pomimo tego, że być może mieszkamy w innym mieście w tej chwili, być może mamy inne priorytety, być może nie dzwonimy do siebie cały czas i nie rozmawiamy o tym, co u nas, ale. Tak dużo nas połączyło i tak głębokie to były rzeczy, że uważam te osoby za przyjaciół. Poza tym kolejna rzecz, kolejna jakby dla mnie wyznacznik przyjaźni jest taki, że pomimo długiego czasu, na przykład niespotykania się, nie rozmawiania, jesteśmy w stanie z tymi osobami dalej rozmawiać tak jak kiedyś i to jest wydaje mi się taka bardzo fajna Cecha właśnie przyjaciół, że znamy się tak dobrze, że nawet jeżeli długo się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, to siadając, czy dzwoniąc, czy pisząc, rozmawiając ze sobą, czy komunikując się w jakiejkolwiek formie, wiemy o tej osobie tyle i tak dużo, że nie ma żadnych domysłów niepotrzebnych, takiego badania gruntu, które gdzieś pojawia się, kiedy poznajemy nową osobę. No bo jak Piszemy z osobą, którą, z którą, którą kiepsko znamy, to jakieś niedopowiedzenia się pojawiają, jakieś rzeczy mówimy i niekoniecznie są zrozumiane przez tą osobę. Zawsze to się zdarza i w przyjaźniach, i w długich, i w takich bardzo intensywnych, i w tych mniej intensywnych. Też oczywiście się zdarzają niedopowiedzenia jakieś różne rzeczy, ale nie wiem, czy rozumiecie, co mam na myśli, ale ja uważam. Takich właśnie ludzi za przyjaciół. W momencie, kiedy, kiedy spotykam się z tą osobą, znamy się. Jak to się mówi, jak łyse konie i mogę sobie porozmawiać z tą osobą, i chociaż zmieniamy się, bo na przestrzeni lat zmieniamy się, a moje przyjaźnie są długoletnie. Ja jestem też introwertyczką, więc mam cechy introwertyczne, co powoduje, że nie mam bardzo dużo znajomych. To znaczy, mam ich sporo, ale nie mogę nazywać ich przyjaciółmi, albo może inaczej, nie chcę nazywać ich przyjaciółmi. Raczej jest to mniejsze grono, natomiast reszta to są znajomi, dobrzy, dobrzy znajomi, kumpele. Nawet jeżeli nazywałabym ich przyjaciółmi, to i tak mam w głowie takie osoby, które faktycznie uważam, że są moimi przyjaciółmi i zawsze mogę na nie liczyć, niezależnie od tego, co się wydarzy. I vice versa. Dobra, myślę, że już teraz udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Ono było trudne, bo mówię, to ono wymaga takiej definicji słowa przyjacieli. Porozmawiania trochę o tym, czym. Ta praca, yy, czym ten przyjaciel jest? Przepraszam, praca wyszła mi, bo zaczęłam czytać jeszcze inne pytania, ale wydaje mi się, przeglądając listę, że to chyba jest odpowiedź na wszystkie pytania, które chcielibyście. Nie, przepraszam, mam. Mam jeszcze jedno pytanie związane z pracą, więc tak na zakończenie. Tu zmienię sobie pozycję na zakończenie, po tych prywatnych tematach jeszcze jedno pytanie, które trochę związane jest z pracą, ale też z życiem prywatnym, czyli takie misz, taki misz masz, bo pytanie od Kasi jeszcze mam tu z Facebooka, Kasia się zapytuje, Kasia się zapytuje od ilu lat uczę ludzi, takie jest pytanie od Kasi. I na to pytanie też muszę poświęcić trochę czasu, bo to jest pytanie: zadałabym ci pytanie, Kasiu, czego uczę ludzi? Bo uczę ludzi od dosyć dawna, bo zaczynałam uczyć ludzi jako instruktorka żeglarstwa. Dosyć długo się tym zajmowałam, a później dopiero zaczęłam uczyć właśnie emisji głosu i takich podstaw z emisji głosu. Teraz też prowadzę szkolenia dubbingowe, radiowe, trochę różnych pomysłów na to mam, natomiast brakuje mi obecnie czasu i trochę takiego zacięcia, żeby rozwinąć ten koleniowy. Aspekt mojej pracy, bo nie jestem w stanie robić wszystkiego. Doba, jak każdego z nas, ma tylko 24 godziny, a ja też jeszcze chciałabym żyć i robić inne rzeczy, na przykład tańczę. Być może niektórzy z was wiedzą, że trochę ostatnio tańczę i też y, uczę ludzi tańczyć, a raczej dzielę się energią, bo ja y, nie mówię o tym, nie, nie nazywam tego y, nauką tańca, tylko raczej chcę się dzielić energią, taką taneczną energią, i wspólnym vibem na to, żeby się trochę poruszać, pouczyć też kilku kroków, jakichś takich, no bo trochę jednak uczę. Okazuje się, że jednak pewnych rzeczy też mogę kogoś nauczyć, i to jest dla mnie bardzo wartościowa rzecz. Dlatego właśnie robię to, bo to przekazywanie energii i nauka pewnych technicznych rzeczy, jak coś zrobić, też sprawia mi trochę przyjemności. I jakby dostaję feedback, że. Wam też to, znaczy wam i innym też to sprawia trochę przyjemności, więc y, chyba jesteśmy na. że jesteśmy na dobrej drodze. A my jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby zakończyć ten odcinek. I droga była fajna przez wasze pytania. Przeszłam. Y, 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 ojej, chciałam teraz y, strzepnąć pod z czoła, ale zapomniałam, że tego nie widzicie, y, więc przy okazji ruszyłam mi mikrofon i słuchawki. Więc droga była wyboista, droga po Waszych pytaniach, bardzo ciekawa. Dziękuję Wam za te ciekawe pytania. Jeżeli będziecie mieli ochotę na kolejne QA, takie w luźnej formie, to oczywiście jestem na tak. Dam Wam znać. Na wszystkich mediach społecznościowych, co robimy z majowym odcinkiem? Czy to będzie jedyny odcinek? Czy robimy sobie jedną przerwę? Czy może pojawi się jakiś drugi odcinek? Naprawdę nie umiem wam na to pytanie odpowiedzieć. Chciałabym codziennie nagrywać na dla Was odcinek, ale nie jestem w stanie. Natomiast zapraszam Was na konsultacje, zapraszam Was do słuchania poprzednich odcinków od sezonu 2020 po sezon 2023, który mamy teraz. Wszystkie podcasty, Zadbaj o swój mega głos, znajdziecie na stronie www megagłos.com na Facebooku, na YouTube, na Spotify i innych platformach do słuchania podcastu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli subskrybujecie, jeżeli dacie ocenę w postaci pięciu gwiazdek na Spotify, jeżeli dacie komentarz na Instagramie, na Facebooku, dacie polubienie, serduszko, łapkę w górę, subskry subskrybujecie kanał na YouTube, cokolwiek zrobicie, będzie to dla mnie znak, że jesteście Zainteresowani treściami, które chcę Wam przekazać. Być może macie ochotę też do mnie napisać. Zachęcam do tego. Jeżeli chcecie o coś zapytać, albo zaproponować współpracę przy nagraniach lektorskich, przy montażu podcastu, to również zachęcam mega.głos na Facebooku i na Instagramie również można do mnie napisać. Dziękuję Wam za pytania, dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, dziękuję Wam za to, że jesteście, że dajecie znać i za każdą formę kontaktu ze mną. Do usłyszenia, pozdrawiam, ściskam mocno i w oczekiwaniu na kolejny odcinek macham do Was za mikrofonu. Dzięki, do usłyszenia, cześć, papa. Pa.